Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Kolejny odcinek z serii Shogi. Yy, i Dzisiaj zajmiemy się zadaniami, które są do robienia tutaj yy, na Shogi. Przyznam się jest uczciwie, że pierwszy raz będę je w życiu robił, więc ciekawi mnie, yy, jaki, poziom, jaki jest ich poziom trudności. Yy, ok, I mamy taką pozycję. Piątki tutaj mogę tylko rzucać. Szukamy najlepszego ruchu w tej pozycji. Czy jest tu jakiś sumę? Czy, czy jest groźba z sumy? Groźby z sumy nie widać. Yy, może dobrym ruchem jest te postawienie pionka yy, na 2-2. Tutaj wydaje się, że specjalnie ten, ten złot nie ma gdzie odejść, a jeżeli odejdzie, no to wtedy promujemy. Nie no, niestety nie wypromujemy bo wieża, ale nie no, w sumie bierze nic na no, w sumie tak to, ale tutaj ten pionek może zablokować już ucieczkę króla, więc to miałoby sens nawet yy, Na pewno fajnie byłoby tego potem jakoś łaknić tego skoczka yy, a chyba wydaje się, że na razem król, prawdopodobnie to jest, pionek jest słaby, yy, prawdopodobnie będzie wzbicie tutaj sk skoczki tego pionka, jeżeli yy, bo nie, nie ma opcji, król nie może tego... Nie ma gdzie uciec, więc musi to zbić złot, a następnie złoty podejdzie i jest mat. Sprawdźmy to bez promocji. Hmm, najlepszy ruch, gratulacje Grzegorzu. O, pierwsze zadanie udało mi się wykonać. Zobaczymy, jaki ranking uda mi się po y, 10 zadaniach zrobić. Myślę, że tak, 10 to będzie idealna pora. Nie będę robił szybko, będę starał się raczej je analizować, i y, tutaj. Kluczowe co się rzuca pod uwagę to to, że jest, jest potencjalna ucieczka dla drogi, drogi dla króla. Teoretycznie wisi tutaj ten, ta promowana rata, czyli jest złoty generał, czyli trzeba byłoby zastanowić się, jak zablokować tą ucieczkę, ale to chyba rozwiązanie chyba jest proste. Wystarczy tutaj koniem ochronić najpierw złotego, król odejdzie tutaj, a następnie tutaj koniem wejść. Chyba nic mnie nie zbije, nie? I chyba to jest dobra odpowiedź. Wyjątkowo jakoś szybko mi to poszło. Dwa zadania za mną. Dobra, to tutaj zobaczmy, co tutaj się dzieje. Zasadniczo każde zadanie tego typu szogi należałoby rozwiązywać w oparciu o to, czy nasz ruch będzie szybszy od przeciwnika, czy grozi nam jakieś sumę i jeżeli próbujemy znaleźć sumę, to potencjalne uczyczki trzeba znaczyć potencjalne ucieczki drogi dla króla. No tutaj oczywiście to znowu kejsem jest, czy jest sumę. Niby te zadania są, nie, nie są nazwane sumę, sumę jest mało do kategorii, więc tak to się nie powinno być to być sumę. Ale yy, no. Kto wie? Król specjalnie nie ma gdzie uciec i wydaje się, że... Z tej ruchem jest tutaj skoczek, z drugiej strony, tego skoczka potem wejdzi, weźmie złoty generał. A z kolei my, czyli mamy groźbę z sumę. a no, mamy groźbę z sumę w jednym ruchu, tutaj wystarczy po prostu, że złoty podejdzie jest sumę. Yy, także, no nie wiem, to mamy na rynku pionk, pionk, 7 pionków, lance i skoczka. Szachę możemy zadać tylko z pola tutaj na pola z 5-6 i z pola 7-6 z koczkiem. Możemy tutaj z srebrnym jeszcze podejść szachem, zbić yy, złotego. Hmm. Przemieszczenie gońca nie ma sensu, ucieczka króla tutaj nie ma sensu, bo po prostu złoty. Hmm. Jeszcze możliwa jest jeszcze promocja tutaj, i to jest chyba właściwa odpowiedź, czyli promocja gońca na polu 6-3. Następnie po niej będziemy musiały to odbić złoty, po czym my to odbijemy smokiem. Tylko tego smoka w tym momencie kurczę chyba nikt nie chroni, więc co? To nie będzie takie oczywiste rozwiązanie. Hmm. Ale to pro... chyba że o to jest jeszcze opcja. To jest jeszcze opcja czyli zbicie gońcem ale to jest bez szacha w tym momencie. A ruch bez szacha powoduje że my dostajemy w tym momencie mata. To też nie działa. Co to będzie za rozwiązanie w tym momencie. Hmm. Ranking zadania nie wiadomo jaki jest. Ciężko z... trudno stwierdzić. Eee... Gdyby tak smokiem zbić tego, tego złotego, to wtedy król musi zbić. Hmm. Tutaj złotego albo lance. Chyba tutaj. Albo tak. może po prostu po tym ruchu skoczek, i to miałoby sens. Dobra, zbijamy tego złotego smokiem. To jest nieprawidłowe. Zobaczmy, jakie jest rozwiązanie: z tej, 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 tej skoczek. Myślałem o tym, ale no, po, po skoczku po prostu złoty bije. No i co dalej w tym momencie? Chyba, że zrzut lancy. Ok, no tak, i to miała w tym momencie ręce i nogi. Okej. Okay. czyli intuicja mnie nie, nie zawodziła. Z wykonaniem poszło jak zawsze. Fajne zadanie, spróbujmy dalej. Ranking 1605 na razie, mógł być wyższy. Pionka nie mogę zrzucić, zadaniem tego konia jest blokowanie tej, tej linii dla yy, króla. Tutaj wygląda mi na to na jakieś poświęcenie, tutaj jest Groźba zbicia, po której z tym nic się nie dzieje. Czyli jako taką mata nie ma. Ale trzeba zauważyć też, że ten złoty jest związany przez tego gońca. Więc prawdopodobnie sensownym ruchem wydaje się, że będzie nim yy, podejście tutaj tokinem do, do złotego generała. Z drugiej strony, po tym ruchu, Smoktor też się mógł wziąć takiego gońca. Hmm. Zdobędziemy złotego, i co z tym złotym potem będę mógł zrobić? To jest najistotniejsze pytanie w takiej sytuacji, bo odbije na pewno pionek. A, w ten sposób to będzie działało. Yy, zbijamy złotego, następnie zbija pionek. Zrzucamy tutaj złotego. Król musi to wziąć. Podchodzimy tokinem, który jest bronie przez konia. Król się odsuwa i zbijamy piątkę i jest mat. Sprytnie. No, pewnie, że tak. I teraz tutaj złoty. Oczywiście i tokin. No, zadanie nie było dość oczywiste, ale ja już ro, tyle lat robiąc sumę jestem. Yy, mam doświadczenie, jeśli chodzi o szukanie dziwnych poświęceń. To było. Czwarte zadanie, jedziemy dalej. Hmm, to wydaje się bezbyt proste. Po prostu wieża i złoty po prostu. No, banałek, banałek. Ja szybko to zrobiłem. Eee, tutaj dwa skoczki i złoty generał. Smok tutaj skutecznie odstrasza, mógłbym złotego dać, ale po złotym król nie odejdzie tutaj, bo to byłoby zbyt piękne i cudowne, więc odejdzie tutaj. Nie mam potem tego skoczka zrzucić. Pionki na tej linii. Pionki tutaj mogę zrzucać, tutaj mogę zrzucać, tutaj pionki mogę zrzucać, tu mogę pionki zrzucać, tu mogę pionki zrzucać, pionki, pionki mogę, tylko specjalnie nie widzę tego jakiegoś sensownego powodu. No dobrze, a gdyby po prostu poruszyć się, aha, srebrny nie mogę się poruszyć, ponieważ tutaj go nie schroni, czyli musiałbym zrzucić złotego, ale zresztą ja mógł po prostu by odejść w tym momencie królem. Hmm. Wydaje mi się, że zacznę po prostu od skoczka, tak, od skoczka wystarczy zacząć po prostu i tutaj złotej trzeba teraz nad trudnością tego zadania. Poleciało proślizna w sumie, bez sensu. Mm, Okej, okay. nie mam, nie mam pod ręką złotego. Ze złotym byłoby banalnie, bo po prostu byłoby złote na 4-2. W tej pozycji... Wydaje się, że sensownym ruchem jest tutaj srebrny, tutaj na to pole. Yy, następnie król odejdzie tutaj. I po prostu drugi srebrny. To, to wydaje się za proste. No i takie w sumie jest. No dobrze, Ranking 1770 na razie da się łatwo idzie. Yy, no i znowu jesteśmy w sytuacji, ale tutaj to jest taka pozycja typowa z tak yy, zwanego yy, motywu Pinster Attack, czyli ataku Kraba. Gdzie, gdzie otaczamy korea z obu stron, a następnie robimy tchishi, czyli. Yy, Pewną groźbę mata, po której tak naprawdę nie ma się jako broni. Bo nie, nie sensu, czy rzucimy tutaj, czy tutaj, przeciwnie, nie ma co z tym zrobić. Sprawdźmy jeszcze, czy jakiś tutaj koń mi nie atakuje, nie zjeżdża mi. Nie, no to po prostu matujemy 3, 6, 8 zadań. No, w sumie szybko idzie. Tutaj problem jest tego pionka na pewno. Ale ja mi się wydaje, że ja widziałem ten motyw i ten motyw kojarzy mi się ze złotym którego tutaj umieszczam, tak i poszło bardzo łatwo, poświęcenie złotego, żeby przesunąć pionka i ruszyć wtedy wieżę, w tym przypadku krokad Poszło bardzo łatwo i ostatnie zadanie w tym filmie. Hmm, no nie ma specjalnie. Kurczę, zawiesiłem się w tym momencie. To oczywiście wydaje się, że tutaj ruchy powinny być tego typu, ale na tą chwilę nie mogę jeszcze wymyślić yy, konsekwencji tego zadania. Oczywiście mógłbym wziąć. Yy, nie, no nie mogłem nie wziąć po prostu srebrnego, bo mi po prostu smog w sumie się zginie. Yy, hmm. Czy jest sumę? To jest kluczowe. Gon jest tutaj. Yy. Srebrny tutaj. Nie mi to, mi to, mi to wygląda na sumę, nie tylko tego, tego liczę, ale to mi wygląda na sumę w tej pozycji i po prostu złoty no i smok. W sumie łatwiej wygląda jak się zrobi niż jak się by liczy. I to było chyba dziesiąte moje zadanie. 3, 6, 9, 10 10 zadań. Yy, poszło całkiem łatwo. Tutaj troszkę przesadziłem z jednym zadaniem, yy, bo nie dojczyłem dokładnie, ale to jest tak, tak się życie zdarza. Mi się w sumie zadania podobają, więc wydaje mi się, że chyba na kanale, w ramach odpoczynku od serii Shaggy Wars, będą pojawiać się częściej. Dajcie znać, czy tak faktycznie, czy, czy rozwiązanie ze mną Wam się podoba, a ja y, życzę Wam miłego dnia i widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do szania, trzymajcie się.